Cześć, dzień dobry. Dwa dni temu miałem okazję wystąpić na walnym zgromadzeniu Polskiego Związku Pracodawców Ochrona z referatem poświęconym tematyce transformacji cyfrowej w branży ochrony. To był prawie 20-minutowy referat. Ja dla Was wybrałem cztery, moim zdaniem, najważniejsze fragmenty z tego wystąpienia. Posłuchajcie. Na początku wystąpienia kilka chwil poświęciłem ogólnie rzecz biorąc technologii chmurowej. Powiedzieliśmy o tym, czy to jest technologia, która jest przyszłościowa, czy się rozwija, czy warto jeszcze w ogóle na ten temat debatować i się zastanawiać, czy kwestionować, czy to jest właściwy kierunek. Pokazaliśmy kilka statystyk, takich globalnych oraz to, co na ten temat piszą duże firmy konsultingowe w swoich raportach. Na końcu też taka krótka refleksja, czy po prostu warto na podstawie tych danych światowych podejmować decyzje i czy to będą dobre decyzje i w ogóle na jakiej podstawie w tej chwili podejmować decyzje dotyczące techniki w branży ochrony. Mnie martwi to, że w przestrzeni naszej branży ochrony trwa jeszcze taka dyskusja, że chmura to może nie jest ten dobry kierunek. To jest taki wykres ze statystyki, jak się chmura rozwija. My w tej chwili jesteśmy tutaj w połowie, 2024 rok. W tej chwili roczny przychód z takiej publicznej chmury to jest prawie 700 bilionów dolarów w skali świata, za 4 lata osiągnie to poziom trylion dolarów. I oczywiście na pewno Państwo znajdą argumenty, dla których można dyskutować, jednak upierać się przy tym kablu. No niemniej jednak proponowałbym oprzeć się na danych światowych i na takich danych światowych opierają się firmy audytorskie, tak jak na przykład McKinsey, który w swoim najnowszym raporcie pokazał, że gdybyśmy chcieli w ciągu najbliższych 5 lat dogonić, powiedzmy, takich najbardziej zaawansowanych gospodarek świata, to musielibyśmy mieć wzrost adopcji chmury na poziomie 50-60%. W tej chwili ta chmura w Polsce rośnie na poziomie 30-40% i też w takim tempie rośnie nasze przedsiębiorstwo, nomen omen. No niemniej jednak, wiecie panowie, jak będziecie chcieli podejmować decyzję, bo jesteście szefami, właścicielami firm i na was ciąży ciężar podejmowania decyzji, wyboru rozwiązań. Możecie oczywiście eksperymentować, ale możecie wybrać pewniaka. A tym pewniakiem jest chmura i powiem, co do zasady, świat z tym nie dyskutuje. Aczkolwiek rozumiem też to, że bardzo takim na przykład silnym ruchem na świecie jest tak zwany ruch płaskoziemców. To są ludzie, którzy uważają, że Ziemia jest płaska, oni z tym dyskutują, w tym żyją. I okej, to trzeba też szanować. Natomiast tam, gdzie jest biznes, gdzie jest przychód, trzeba, myślę, kierować się w kierunku najbardziej takim znanym. No tak, żebyśmy nie skończyli jak ta budka telefoniczna pod Muzeum Solidarności w Gdańsku. Bo powiem szczerze, jak patrzę na tą budkę telefoniczną i technologię, która tam była stosowana, to niestety jest to technologia bardzo często stosowana obecnie w agencjach ochrony w Polsce jeszcze. Więc jeszcze jest bardzo dużo do zrobienia. Myślę, że kolejnym bardzo interesującym fragmentem mojego referatu były wystąpienia naszych klientów, którzy w nagraniach wideo dzielili się z uczestnikami konferencji swoimi opiniami na temat współpracy z SafeStarem, z tym, jak mogło się rozwijać dzięki chmurze. Posłuchajcie teraz Dariusza z firmy JLN Technology. Z firmą SafeStar rozpoczęliśmy swoją przygodę około 2 lat temu i działamy do dnia dzisiejszego. Przede wszystkim nigdy nie zostaliśmy z żadnym problemem sami, tak? Czyli jak coś się zawsze działo, wystarczył jeden telefon i pomoc techniczna zawsze nam pomogła w bardzo szybki, odpowiedni sposób. Dlatego czujemy się, że tak powiem, odpowiednio opiekowani. Tak. Przede wszystkim dzięki metodzie chmurowej nie potrzebowaliśmy zakupować serwerów, tak, które jednak są bardzo dużym obciążeniem dla firmy, dla energii, że tak powiem. Nie musimy się skupiać na ich konserwowaniu. No i dzięki temu mogliśmy bardziej się rozwijać szybciej, tak, nie korzystając
Czy nie wydawać bardzo dużo pieniążków na sam początek współpracy, bo to jest przyszłość, tak powiem, w branży ochrony. I polecam go firmom, które stawiają na nowoczesność i swój rozwój, które nie chcą iść w tył, tylko do przodu, tak? Jak Państwo zapewne wiedzą, nasza branża jest branżą silnie relacyjną. Jest to niewielka branża, wszyscy się dobrze znamy, ale też widać, że wiele decyzji jest podejmowanych przez sentymenty, jest podejmowany w sposób emocjonalny. No i to w biznesie generalnie ma znaczenie. Emocje w biznesie mają znaczenie, natomiast przy wyborze technologii emocje są złym doradcą i trzeba po prostu oceniać fakty. Posłuchajcie, co miałem do powiedzenia na ten temat. Ja nie podchodzę do tego systemu emocjonalnie i też tak naprawdę Państwu odradzam takie podejście emocjonalne do rozwiązań informatycznych, a że coś miałem, że tyle lat to działało i tak dalej. Ja myślę, że może w biznesie emocje są ważne, natomiast w technologiach nie. Technologie są po to, żeby zarabiać pieniądze. I tutaj są trzy takie wykresy. Ja pokazywałem niedawno na webinarze, w jakim tempie się rozwijają nasi klienci. I to nie są topowe firmy. To nie są wykresy z topowych firm. To są średnie i małe firmy, które potrafią w ciągu 12 miesięcy podłączyć 1800 kamer. I tyle monitorują miesięcznie, fakturując za każdą fakturę, za każdą kamerę od 50 do 100 zł. Tak przyrastają klienci nasi. I tak naprawdę, co napędza taki szybki rozwój? No przede wszystkim możliwość skupienia się na sprzedaży, a nie na kwestiach technicznych. Państwo tak naprawdę zaganiani takim codziennym życiem, taką codzienną módzką, mogą tak naprawdę nie liczyć czasu, jaki wasze organizacje marnują na walkę ze sprzętem, na walkę z bezpieczeństwem, z cyberbezpieczeństwem i tak dalej. Możecie jakby, no jest ktoś, ale nie widać tego, ale gdybyście tak zaczęli to dokładnie zliczać, a co ty kolego dzisiaj robiłeś? A 8 godzin walczyłem z Windowsem. A ty co? Albo się router zepsuł, albo tak dalej, i tak dalej. Wyjdzie wam, że bardzo dużo to zjada czasu. Ostatni fragment, który chciałem wam zaprezentować, to jest taki troszkę już refleksyjny, mianowicie o pułapkach w procesie transformacji cyfrowej. Jak wiecie, biznes w Polsce nie jest prosty, jest skomplikowany i wszędzie na nas czyhają jakieś pułapki. I tu chciałbym wam powiedzieć, że w obszarze technologii, w obszarze wdrażania cyfrowych, nowoczesnych rozwiązań też takie pułapki są. Posłuchajcie, co miałem wam do powiedzenia w tym zakresie. Żebyśmy wszyscy nie wpadli w taką pułapkę epatowania technologią. Technologie nie transformują firm, proszę Państwa. Te firmy są transformowane przez ludzi. I jeżeli macie zgrany zespół, to dobrze wiecie, jaka to jest wartość. Jeżeli nie macie, możecie skorzystać z naszego zespołu. To jest nasza firma, która się w tej chwili bardzo dynamicznie rozwija. W tej chwili to jest 20 osób. I uważam, że to są najlepsi ludzie techniczni w branży, bo wyselekcjonowani, wybrani przez prawie 15 lat działalności naszej firmy. Także warto, uważam, z nami współpracować. I to, kochani, wszystko. Jeszcze raz bardzo serdecznie chciałem wam podziękować za to, że wysłuchaliście mojego referatu. Było mi bardzo miło przed wami wystąpić. Mam też nadzieję, że ci widzowie, którzy nie byli na tym wystąpieniu, no mają okazję tak na szybko zapoznać się, co mówiłem. No, do zobaczenia na najbliższych wydarzeniach po wakacjach. Okres konferencyjny znowu zapłonie, jeśli tak mogę powiedzieć, więc będziemy się widzieć bezpośrednio. Do zobaczenia i wszystkiego dobrego. Trzymajcie się, cześć.